Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego serialowego testu Oppo Reno 2. Dziś o kolejnym bardzo istotnym elemencie smartfonu. Jak myślicie, o czym? No tak, o aparacie fotograficznym. W Reno 2 aparat jest dość rozbudowany. Ma aż 4 obiektywy. Po co aż 4? Już Wam mówię. Chodzi po prostu o zapewnienie jak największej uniwersalności fotografowania, tego, żeby ten aparat sprawdził się w każdych warunkach. Wiadomo, jeden obiektyw nie da rady być jednocześnie szerokokątnym, jak i zoomem, jak i jasnym obiektywem do fotografowania w słabszych warunkach. Trzeba to rozdzielić. No i tu rozdzielono. Po pierwsze, mamy główny aparat z 48-megapikselową matrycą Sony IMX586 z pikselami o rozmiarze 0,8 mikrometra. Aparat ten jest wyposażony w 6-elementowy obiektyw o przysłonie 1.7, czyli całkiem przyzwoitej, bardzo zacnej. Kolejny z modułów fotograficznych pozwoli nam przybliżyć kadr, nie tracąc niczego z jego jakości i oczywiście nie zmuszając nas do podchodzenia bliżej fotografowanego obiektu, daje nam dwukrotny zoom bezstratny. Czyli możemy przybliżyć się dwukrotnie, a zdjęcie nadal będzie miało taką jakość, jakbyśmy korzystali cały czas z jednego i tego samego obiektywu i nie robili żadnych sztuczek z pomocą oprogramowania. Ale oprogramowanie może nam przyjść z pomocą i zrobić z tego dwukrotnego zbliżenia zbliżenie pięciokrotne, hybrydowe, czyli trochę dorabia oprogramowanie, ale jednak spora część tego, co matryca zarejestruje, będzie efektem pracy obiektywu. Kolejny, trzeci obiektyw jest szerokokątny, czyli pozwala nam objąć szeroki plan bez oddalania się z kolei od fotografowanego obiektu. Czyli popatrzcie, możemy stać w miejscu, a jednocześnie możemy się przybliżyć albo objąć szeroki plan. Zależnie od tego, co nam w danym momencie jest potrzebne i jakie chcemy mieć zdjęcie. I to wszystko dają nam te trzy obiektywy. Ten rzeczony szerokokątny obiektyw ma przysłonę 2,2, a pojedynczy piksel w 8-megowej matrycy ma 1,4 mikrometra. Ten obiektyw szerokokątny ma jednak jeszcze jedno zastosowanie. Może się przydać przy zdjęciach makro, czyli wtedy, gdy chcemy zrobić coś z naprawdę niewielkiej odległości, jakiś kwiatek, jakiegoś owada, coś takiego. No i pozostał nam jeszcze jeden malutki, skromniutki obiektywik. On, moi drodzy, dba o jakość portretów. Matryca ma 2 megapiksele, ale za to duże te piksele są, bo mają one rozmiar 1,75 mikrometra i uzyskujemy bardzo fajny efekt rozmycia tła, czyli bokeh. Aparat w Reno 2 otrzymał bardzo sympatyczny i prosty w obsłudze interfejs. Interfejs ten pozwala na szybkie przełączanie trybów za pomocą gestu przewijania na boki. Rzadziej używane tryby znajdziemy w hamburgerowym menu. Mamy również możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy obiektywami za pomocą przycisku pozwalającego na szybkie włączenie zoomu lub też przejście na obiektyw szerokokątny. W interfejsie dodatkowo jest jeszcze rządek ikon, a te ustawienia, do których zaglądamy rzadziej, ukryto pod ikoną trybika. Wszystko jest proste, przejrzyste i wygodne w obsłudze. W kolejnych odcinkach opowiem Wam o różnych ciekawych funkcjach, w jakie wyposażono ten aparat fotograficzny. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia, cześć!